scenariusza mam tu jeszcze jedno pytanie, ale ja je pominę, gdyż spieszę się na nowy casting do nowego całkiem programu Telewizji Polskiej Taniec bez lodu i bez gwiazd. Także pominiemy to pytanie i od razu przejdziemy do finału. W finale oczywiście reprezentacja Anglii, czyli Jason Alexander Lyons Paton i Kevin McAllister. Proszę Państwa, Kevinie, może powiedz mi, kto pierwszy w finale? Yes. I very intelligent is the program for me, yes. Czyli Jason. W takim razie... W takim razie, Kevinie, zapraszam Cię do naszego kącika muzycznego, a tam z kolei piękne utwory z najnowszej listy przebojów Top Ten z klubu Mosquito. No może nie do końca takie przeboje, ale prawda, to się da załatwić wszystko. Dobrze, Jasonie, zapraszam do siebie. Masz proste zasady tego prawda, finału. Pięć pytań, pięć odpowiedzi. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie wiesz, mówisz po prostu dalej. Wiesz, o czym mówię? Dalej. Dobrze. Mimo wszystko zaczynamy. Uwaga, czas start. Który z królów Polski stał do dołu nogami? Dalej. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Dalej. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki? Dalej. W którym miesiącu w Polsce rodzi się najwięcej dzieci? Dalej. Ile tuzin ma złotówek, a ile dwuzłotówek? Tak, wracamy do pierwszego pytania, dobrze? Który z królów Polski stał do dołu nogami? Czas minął, Jasonie, niestety odpowiedziałeś tylko na jedno pytanie. Na pytanie o ilość złotówek i dwuzłotówek w tuzinie odpowiedziałeś, a w zasadzie palnąłeś 12 i 6. Tak, niestety odpowiedział tylko jeden nasz ankietowany. Chciałbym to poznać. To było dwuletnie dziecko z murzyńskiego szczepu banku. Dobrze, zapraszamy już teraz zatem Kevina, twój przyjaciel. Kevinie, zapraszamy, tak, do mnie tutaj spokojnie, to podejdź tutaj. Twój przyjaciel Jason odpowiedział tylko na jedno pytanie, zdobył jeden punkt. To i tak widocznie miał zrobić gdzie? No, różnie się ludzie dobierają, prawda, no widocznie. Kevinie, znasz zasady, pięć pytań, pięć odpowiedzi. Tak więc możemy zaczynać. Który z królów Polski stał do dołu nogami? Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Mądrości. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki? Napoleon należy do Greenpeace. W którym miesiącu w Polsce rodzi się najwięcej dzieci? W lipcu. W lipcu? Rodzą się w lipcu. Ile tu się ma złotówek, a ile tu złotówek? Dziękuję. Czas minął, Kevinie, odpowiedziałeś na wszystkie pytania, ale zobaczmy, czy starczy punktów do zwycięstwa, prawda? Dobrze. Pierwsze pytanie. Który z królów Polski stał do dołu nogami? Odpowiedziałeś, że Bolesław Chrobry. Niby słusznie, zobaczmy. Tak, ale Kevinie, ja tu mam odpowiedź, że proszę Państwa, wszyscy stali do dołu nogami. No tak, jakoś musieli chodzić, prawda? Dobra. Kolejne pytanie to pytanie, jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? Odpowiedziałeś, że mądrości. To dobra odpowiedź, lecz nie najwyżej punktowana, ale zobaczmy. Tak, jak powiedziałem, dobra odpowiedź, jednak nie najwyżej punktowana. Najwyżej punktowaną odpowiedzią jest oczywiście zęby sztuczne. Trzecie pytanie o szelki Napoleona. Dałeś odpowiedź, że nosił zielone szelki ze względu na to, że przynależał do Greenpeace. Tak sobie tutaj z wozem Halopus zastanawiamy się, prawda, czy wtedy już było takie organizacje, prawda? No ale możliwe, zobaczmy w takim razie. No, czyli dobra odpowiedź, jednak nie najwyżej punktowana, ale mimo wszystko już wtedy jacyś zieloni tam chodzili po tej ziemi. Najwyżej punktowaną odpowiedzią, proszę Państwa, jest, że nosił zielone szelki dlatego, żeby mu spodnie nie spadały. Czyli ta odpowiedź taka jednak prosta. Dobrze, przedostatnie pytanie to pytanie o miesiąc, w którym w Polsce rodzi się najwięcej dzieci. Powiedziałeś, że w lipcu. To niby ma sens, bo jak wiadomo, kiedyś zimą to nie było co robić, to się dzieci robiło. No ale zobaczmy, prawda, ten lipiec. Tak, to dobra odpowiedź. Jednak w Polsce, proszę Państwa, według naszych ankietowanych, najwięcej dzieci rodzi się w miesiącu dziewiątym. Jasne i oczywiste.
No i ostatnie pytanie, to pytanie matematyczne. O tuzin. Ile zawiera złotówek, ile dwóch złotówek? Powiedziałeś, że po 12. To jest naturalnie poprawna odpowiedź, jednak nie najwyżej punktowana. Zobaczmy zatem, czy starczy punktów do zwycięstwa. No niestety, niestety zabrakło punktów. Nikt dzisiaj nie wygrał. Ja tylko może powiem, że najczęściej udzielaną odpowiedzią na ilość złotówek i dwóch złotówek w tuzinie było dalej. A więc Jason blisko, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Zapraszam już na tydzień. Dziękuję bardzo za ten występ i czekamy na kolejny. Będzie to monodram, który kocham kino. Wystąpi Łukasz Sowada.